Kiedy już zdecydujemy się na to, aby wyjechać za granicę, aby tam podjąć pracę i wybierzemy rynek, kraj docelowy, wtedy najważniejszym kolejnym krokiem jest zastanowienie się, jak szukać pracy, i można to zrobić trojako, albo przez portale z ofertami pracy, ale takie, które mają oferty nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Można szukać przez agencję pośrednictwa pracy, albo przez rodzinę i znajomych. Ale zanim wyślemy swoje CV do wymarzonej pracy, najpierw powinniśmy wprowadzić kilka zmian w CV. Między innymi musimy pamiętać, że na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych bardzo źle postrzegane jest zdjęcie w CV. Jest to uważane po prostu za brak profesjonalizmu, więc takiego zdjęcia nie powinniśmy tam zamieszczać. Jeżeli piszemy o znajomości języków obcych, to powinniśmy stosować skalę znajomości języków Rady Europejskiej. Dzięki temu to będzie zrozumiane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Oprócz tego musimy pamiętać też o zamieszczeniu lokalnego numeru telefonu, aby ułatwić pracodawcy kontakt, ale też zamieścić adres mailowy, który będzie zawierał bardzo znaną domenę. Musimy też właśnie wziąć pod uwagę kwestie formalne, tutaj między innymi o pozwolenie o pracę. Najczęściej szukamy pracy w krajach Unii Europejskiej i wtedy takie pozwolenie o pracę nie jest potrzebne, ale to, co trzeba mieć koniecznie ze sobą, to dokument tożsamości, może być paszport, może być dowód osobisty. To, co jeszcze może się przydać w Wielkiej Brytanii, to potwierdzenie miejsca zamieszkania, i tu możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, na przykład udostępniając pracodawcy rachunek za prąd czy za wodę. I to są kwestie formalne, o których trzeba pamiętać. Są też inne kwestie, może mniej formalne, ale które są dla nas ważne, jak na przykład ilość godzin pracy w ciągu tygodnia. Okazuje się, że najwięcej w ciągu tygodnia pracują Grecy, Islandczycy i Austriacy, więc powinniśmy się też zastanowić, czy chcemy pracować więcej niż w Polsce. Tak? Więc są różne zasady, o których też powinniśmy pamiętać, ale myślę, że to, co jest równie istotne, to to, że kiedy już zaczniemy pracę, musimy pamiętać o różnicach kulturowych. I tak na przykład we Włoszech bardzo szybko skracany jest kontakt między szefem a podwładnym, co w Polsce może, ale nie musi się zdarzyć. I na pewno musimy pamiętać też o tym, że w Wielkiej Brytanii bardziej jednak ciągle niż w Polsce ceni się inicjatywę i proaktywność. Także nie możemy siedzieć przysłowiowo cicho, nie wnosząc naszych własnych pomysłów. Więc jest wiele różnych aspektów, które musimy wziąć pod uwagę, chcąc zacząć pracować za granicą.